Drodzy Państwo, 20 ton. Dokładnie tyle w każdej minucie trafia tworzyw sztucznych do mórz i oceanów na całym świecie w wyniku działalności człowieka. Do czasów II wojny światowej materiał ten wykorzystywany był głównie w przemyśle zbrojeniowym. Aktualnie nie wiem, czy ktokolwiek z nas tutaj obecnych byłby w stanie odrzucić korzystanie z jakichkolwiek przedmiotów wykonanych z plastiku. Wydawać by się mogło, tak się też uważamy, za społeczeństwo wyjątkowo świadome zagrożeń ekologicznych, również tych wynikających z nadmiernej produkcji plastiku. Ale gdybyśmy wykonali pewien eksperyment i któregoś dnia rano wstali i tak od rana do wieczora fotografowali wszystko, z czego skorzystamy, co wykonane jest z plastiku, okazać by się mogło, że niektórym nie starczyłoby pamięci w telefonie. Również sama próbowałam taki eksperyment wykonać. Skończyło się na tym, że do popołudnia już nie miałam więcej siły, aby fotografować wszystko, co było z plastika. My jesteśmy od plastiku uzależnieni i zależność tą podkreślają również bardzo konkretne liczby. Gdy w roku 1950 wytworzyliśmy 1,5 miliona ton tworzyw sztucznych, w roku 2021 było to już ponad 391 milionów ton. I produkujemy więcej. Więcej i więcej. Zachłysnęliśmy się w tej produkcji ze względu na stosunkowo niskie koszty wytworzenia tego materiału, za możliwość powszechnego zastosowania, za lekkość czy wytrzymałość. Ale mnie osobiście nie przeraża sama ilość produkcji, ponieważ wiadomo, jest popyt, jest podaż. Przeraża mnie to, że żaden z tych plastików, i nieważne, czy został on wytworzony w roku 2020 czy w roku 1950, nie został w pełni zutylizowany. Pozostawił w środowisku ślad, którego my nie widzimy, a generalnie my też mamy to do siebie, że jak czegoś nie widzimy, no to bardzo często tego nie ma. I tak też jest z wieloma innymi zagrożeniami środowiska. Ten plastik jest wśród nas w formie mikroplastiku. Sama definicja mikroplastiku pojawiła się dopiero w 2008 roku, czyli stosunkowo niedawno. I mówi ona nam, że to są wszystkie te cząstki, te drobiny plastiku, których wielkość nie przekracza 5 mm. Zasadniczo mikroplastiki dzielimy na dwa rodzaje, te pierwotne i wtórne. Pierwotnych jest znacznie mniej i są one w sposób perfidny przez producentów włączone do obiegu. Chociażby możemy je spotkać w produktach higieny osobistej, takie jak pasty do zębów czy peelingi. Te małe granulki to nic innego jak w 12% plastik. My go spłukujemy, on trafia do kanalizacji, gdzie nie może zostać wychwycony ze względu na swoją małą gęstość i stamtąd spływa do wód. Jednak o wiele szerszym problemem jest mikroplastik wtórny, ponieważ tylko i wyłącznie kraje europejskie rocznie do środowiska oddają ponad 250 tysięcy ton mikroplastików wtórnych. Powstają one w wyniku zużywania większych komponentów plastikowych. Wiadomo, to co my nosimy, korzystamy, to się ściera, pod wpływem wysokiej temperatury również ulega zniszczeniom, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego następuje fotooksydacja, która powoduje rozpad wiązań między kolejnymi monomerami, z których zbudowane są plastiki, no i są mniejsze, mniejsze, mniejsze i coraz mniejsze. I każdy z nich finalnie trafi do wody, ponieważ nieważne, czy na początku znajdzie się w kanalizacji, czy znajdzie się na drogach, czy znajdzie się w naszych domach, trafi on do wody. 35% z tych mikroplastików wtórnych są to włókna tekstylne, a w szczególności poliester. Kupujemy coraz więcej ubrań, więcej, więcej, taniej, gorszej jakości. Voilà, społeczeństwo konsumpcyjne, jak się patrzy. No ale co za tym idzie? Do samego wytworzenia poliestru, wykorzystanego w przemyśle tekstylnym, rocznie zużywanych jest ponad 70 milionów baryłek ropy naftowej. Z każdym cyklem prania pralką automatyczną do środowiska uwalnianych jest 700 tysięcy cząstek mikroplastiku. Całkiem sporo. A pomyślmy, cały czas kupujemy. Sukienka na nowe wyjście, koszula, no bo ładna, i kupujemy więcej. Kolejnym filarem, który powoduje masowe oddawanie do środowiska naturalnego mikroplastików wtórnych, jest infrastruktura drogowa, a jeszcze bardziej konkretniej mówiąc, my i nasze samochody.
Pomyślmy, ile mamy w domu samochodów. Właściwie szacuje się, że każda osoba, która posiada w tym momencie uprawnienia, posiada również swój samochód. I jeździmy. Nieważne, czy pochodzimy z wykluczonej komunikacyjnie wsi, czy z dużego miasta, w którym komunikacja zbiorowa jest bardzo dobrze zorganizowana. Ponieważ tak nam jest wygodnie. Jesteśmy trochę bardziej leniwi, no i jeździmy. Nasze opony, ich bieżniki również wykonane są z polimerów plastiku. W wyniku takiego kursu zużywają się, ścierają i w postaci cząsteczek zawieszonych zostają tam. W Londynie przeprowadzono takie badanie i sprawdzono, ile mikroplastiku pozostawi taki autobus przejeżdżając w ciągu dnia swoją linię. I okazało się, że gdybyśmy tak zwinęli ten mikroplastik w kulkę, uformowałaby się taka wielkość grejpfruta. Całkiem spora, a my jeździmy dalej, bo tak nam jest łatwiej. Z tamtych dróg również mikroplastik trafi na gleby, z gleb zostanie spłukany do wód. Chyba nie zdziwię Państwa, pokazując wielką plamę śmieci na Pacyfiku, która bardzo często jest również w tym momencie pokazywana w mediach. Ta wielka plama w tym momencie ma już ponad 1,5 miliona kilometrów kwadratowych. 5 razy nasz polski kraj. I cały czas narasta. I ten duży mikroplastik, który widzimy tam na powierzchni, on się prędzej czy później rozłoży na mniejsze cząstki, których my już nie będziemy widzieli, nawet w postaci tak zatrważających obrazków. A w dalszym ciągu tak będzie. No ale ktoś mi może powiedzieć, to jest tylko takie jedno miejsce na całej kuli ziemskiej. W końcu powstało w wyniku konwergencji dwóch bardzo dużych prądów morskich. Szlaki morskie może wpłynęły. No dobrze, no ale co powiecie Państwo na to, jeżeli powiem Wam, że mikroplastik odnaleziono również w rowie mariańskim, jednym z najgłębszych rowów oceanicznych na tej Ziemi? Że mikroplastik odnaleziono na jednym i drugim biegunie? Zaczyna robić wrażenie. A jeżeli jest w wodach, jest on również spożywany przez bytujące tam organizmy, które myślą, że jest to ich pokarm. No nic bardziej mylnego. Ale w wyniku takiego postępowania rocznie ginie ponad 1 milion osobników ptactwa morskiego oraz ponad 100 tysięcy ssaków morskich. Zastanówmy się, za kilkanaście lat podejdą do mnie, podejdą do Państwa dzieci, wnuki i zapytają, no a może możemy zobaczyć to zwierzę, może możemy pojechać na wycieczkę, spojrzymy, może akurat tam się znajdzie. No my wtedy powiemy, no niestety możemy pokazać tylko w internecie, na zdjęciach. No a dlaczego? No dlatego, że byliśmy egoistami i nie chcieliśmy nic z tym robić, pomimo tego, że ekolodzy bili na alarm. Jednym z takich stworzeń jest chociażby widłonok, który poprzez spożywanie niszczy swoją gospodarkę hormonalną, zmniejsza swoje zdolności reprodukcyjne, w wyniku czego populacja tego osobnika już w tym momencie znacząco się pomniejszyła. No ale im wyżej jesteśmy generalnie w tej piramidzie troficznej, my ludzie jesteśmy też tam całkiem wysoko, tym więcej tego mikroplastiku spożywamy. My ludzie spożywamy go w ilości 100 tysięcy cząstek rocznie. Około 20 gram miesięcznie, 5 gram tygodniowo, czyli to jest właśnie taka karta kredytowa, jaką mam przed sobą. Nie wiem, moglibyśmy sobie położyć na obiad na talerzu smacznego. No właśnie tyle zjadamy, ale my tego nie widzimy, ponieważ on jest dla nas gołym okiem niewidoczny. Gdy naukowcy z jednego z polskich uniwersytetów chcieli przepuścić butelkę litrową wody przez membranę poliwęglanową, a następnie zidentyfikować te cząsteczki czerwieniu Nilu, okazało się, że w litrze tej wody było 750 cząstek mikroplastiku. W tym momencie nie wiemy, jakie dokładnie ma konsekwencje dla naszego organizmu, ale na pewno nie są one pozytywne. Przeprowadzono badanie na 20 chętnych osobach, u których w 13 krwioobiegach odnaleziono mikroplastik. Z kolei u kolejnych 13 osób, które zdecydowały się na wzięcie udziału, u 11 odnaleziono mikroplastik w płucach. Wiemy już w tym momencie, że może zaburzać gospodarkę hormonalną tarczycy oraz mieć działanie antyandrogenne. No właśnie. I kogo będziemy za to oskarżać? Nikogo innego jak społeczeństwo egoistów, wszystkich nas na czele z politykami, którzy nas reprezentują. Ale prawda jest też taka, że żadne konwencje, żadne prawodawstwo, żadne ustawy, uchwały i kolejne szczyty klimatyczne nie zmienią naszej codzienności, naszych codziennych praktyk. Ponieważ nasze wartości w tym momencie nastawione są bardzo dużo, w dużej mierze na biznes, na rzeczy. A powinniśmy się nastawić o wiele bardziej
na to środowisko, na człowieka. Ponieważ globalny kapitalizm doprowadził do tego, że nasze najważniejsze stosunki, które są na tej ziemi, i to nie są te międzynarodowe, to są te na linii człowiek-środowisko, są wyjątkowo bardzo niestabilne. No właśnie. I odpowiadamy za to my wszyscy w swoich codziennych wyborach. Pomimo tego, że niektórzy tłumaczą się tym, że możemy recyklingować plastik, ale niewielu z nas wie, że tylko 50% tego plastiku podlega recyklingowi i może dalej przejść do obiegu gospodarki zamkniętej. I tłumaczymy się dalej, każdą swoją decyzję. Kupujemy więcej, więcej i więcej. Popyt równa się podaż. A więc co będzie dalej? Jeżeli nic z tym nie zrobimy, to szacuje się, że do 2050 roku w morzach i oceanach będzie o wiele więcej plastikowych cząstek niż jeżeli organizmów żywych. Musimy w tym momencie już zacząć działać. Musimy podejmować decyzje o tym, z kim i o czym rozmawiamy. Edukować swoich rówieśników, osoby młodsze, które, tak jak mówili już moi przedmówcy, niekoniecznie mają odpowiednią edukację klimatyczną. Rozwój technologii, kolejne projekty, takie jak na przykład ten, który współtworzyłam ja, będąc w drugiej klasie liceum, dotyczące zbierania i utylizacji mikroplastiku, pewnie po części pomogą. Pewnie będą jakimś małym krokiem w tej drodze. Ale jeżeli w dalszym ciągu będzie się pogłębiał problem nadmiernej ilości produkcji, która będzie wzrastała wraz z naszym zapotrzebowaniem, nie będziemy w stanie tego zatrzymać. Dlatego mój apel jest taki, abyśmy zmieniali swoją codzienność, zdecydowali, czy te 3 kilometry się przejdziemy spacerem, czy przejedziemy samochodem. Czy musimy koniecznie kupić tą nową, kolejną bluzkę. Czy w tym sklepie musimy wziąć tą reklamówkę? Podejmujmy świadome decyzje już teraz. Ponieważ w przyszłości będziemy uważani za to pokolenie, które nie zostawiło nic. A my tego świata, tego środowiska nie dziedziczymy po naszych rodzicach. My go tylko pożyczyliśmy od tych pokoleń, które będą przed nami. Dziękuję bardzo.